Hejka kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy się opiekować nowym petem i zobaczymy sobie, jakiego kupimy peta, a właściwie to jajko. Dobra, jesteśmy mniej więcej w domu i teraz słuchajcie, postawimy naszego peta na tym łóżku. I zobaczymy, widzowie, no 8 pieniędzy to coś, słuchajcie, ale no nie zarobimy na tego. Dlatego musimy jeszcze dodatkowo mieć pracę. Mnie już denerwuje ten pet. Bo słuchajcie, no nieraz się zdarzało, słuchajcie, że rzeczywiście się nim opiekowałam, na przykład na odcinku. Ale tak to, widzowie, jest nuda. I po prostu no. Ale on przynosi więcej kasy, dlatego że się nim dobrze opiekuję. Mamy tu jeszcze sit, możemy usiąść, ale nie. Idziemy. Właściwie to jedziemy, bo mamy 309 kasy i po prostu postanowiłam, słuchajcie, że postanowimy zarobić też bez beta, bez pomocy jego. Czyli mniej więcej tutaj i tutaj. Ale najlepiej to się zarabia w szpitalach. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście. Ale najlepiej to po prostu w szpitalu zarobić i już. I mieć problem z głowy. Bo się szybko zarabia. Tam. Dobra. Idziemy. Orangutan za mną. Okej. Okay. Aż to było dziwne, że ja miałam takie duże szczęście, ale no dobra. Więc no. Dobra, więc słuchajcie, musiałam przejść. Dobra. Idziemy. Tutaj i słuchajcie, po prostu idziemy i zarabiamy. Dobra. Dobrze musimy zarobić, bardzo dobrze. Dobra. Mniej więcej ja chciałam tak wyglądać, ponieważ spódniczka idealnie się dopasowała do kompletu i po prostu postanowiłam, że zmieniam coś w swoim wyglądzie i właśnie to jest ta rzecz. Zmieniłam też to, że... Dobra, idziemy do pizzerii, bezwzględnego przedłużenia, idziemy do pizzerii i po prostu pizzerii. Ła matko, myślałam, że ona ma shopa pracza, ale już chciałam wymienić. Dobra, idziemy i tu zarobimy pieniądze. Mam nadzieję, że dużo, że po prostu... Trade z nią. Lemoniada. Bo tak się nazywa. Dobra, proszę, za orangutana coś. Za orangutana, słuchaj. Tukan? Ej. To widzowie, nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale chyba dobry. Bo zobaczcie, orangutan taki o. Z takiego tukana, którego nie da się wymienić. Proszę. Jest! Mamy tukana! Ale sztos. No słuchajcie, no mega sztos. Dobra. Cześć tukanie. Fajnie, fajnie, fajnie. Mam tukana. Nie wiem dlaczego ten typek nie chciał. Może dlatego, że po prostu orangutan lepiej był zajęty przeze mnie. Ej! Ona mnie oskamowała w sumie. Czy orangutan szybciej tego potrzeby ma? Ej! Nie chcę tego tukana jednak. Ale słodziak. Jednak sobie zatrzymam. Może kiedyś, widzę, ona wymieni na coś pożytecznego. Ja chcę bobra, słuchajcie. I ja chyba właśnie kupię. Kiedyś w ogóle narzekałam na bobra, bo ciągle mi się trafiały te bobry. Po prostu no. Było to okropne dla mnie. Dobra. Tukan będzie się nazywać Tukan. Chyba jasne. Tukan. 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 Tukan będzie się nazywać Tukan, bo ja tak nazywam zwierzęta. Że skojarzenia albo powiedzmy.
masz koronkę po swoim tym przyjacielu. No fajnie. Wyglądasz jak królowa. Tak, tukanie. Jeszcze trochę, słuchajcie, i będziemy mogli. To znaczy już możemy, ale no. Proszę, daj mi tego psa. Ja ci dam coś fajnego. Ja ci dam ducha. Nie no, nie dam ci ducha, Zelnik. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Wyglądamy jak takie prezeski. Ja wyglądam jak prezeska. Idziemy, słuchajcie. Idziemy po jajko. Tak. Ja kiedyś też miałam tukana. Nie wiem, gdzie go mam. Ale nie wiem, czy ona mnie skamowała, czy nie. No piszcie w komentarzu, czy ona mnie skamowała, czy nie. Dobra. Idziemy i opiekujemy się nie tukanem, ale zwierzęciem, które będzie w środku. Nie w środku tukana, tylko w środku jajka. Dobra. Idziemy. Krakenek. No i super. Poleciała kasa, no. Ale przynajmniej będzie super jajko. Mam nadzieję, widzowie, trzymamy kciuki. Proszę. Niech to będzie rare. Jak w ogóle wymieniacie te tukany? Te niektóre. Bo ja na przykład już te rare nie mogę. Ze względu jakiś tam. I zobaczcie. I jeden dzień na kupienie tego. Już wiem, skąd wy macie to, nie? Cześć, Lunia. Fajnie, że masz bobra. Też bym chciała mieć bobra. Ktoś mnie skamował. Chyba. I nie wiem, widzowie, czy to był dobry i słuszny wybór, ale mam nadzieję, że tak. Że to nie jest tak, że na podstawie skamu. Może po prostu nie wiedziała, co zrobić. Wow. Bagaż to jest. Zobaczcie, trochę zmieniła mój wygląd. Trochę jednak, słuchajcie, zmieniłam. Dobra. Idziemy. I słuchajcie, musimy już iść. Dobra, pobawimy się z nim albo z nią na plac zabaw. Niech to będzie rozbrykane zwierzę. Dobra. Ja nagrywam to w takiej godzinie. Ej, weź skacz. Nie? To będzie tu ten orangutan. Ja wam mówię. Słuchajcie, to będzie orangutan. Możliwe. Tam bym się też cieszyła, ale najbardziej bym się cieszyła z legendy, wiadomo. No, ale bardzo rzadkie szanse mamy na trafienie jakiejkolwiek legendy, więc mam nadzieję, że to będzie legenda. Ale póki co, najbardziej się stresuję odcinkiem, bo jak jeden odcinek nam zajmie, no to żeby zwierzak się wreszcie wykluł, to będzie słabo. Nieco. Niefajnie. O matko, ona wygląda lepiej ode mnie tutaj. Tutaj akurat ma mnie. Dobra. Proszę, niech tu będzie fajny zwierzak. Proszę, niech tu będzie fajny zwierzak. O! Mogę z tobą się wymieniać? Bo ja wiem, że płaszczka była właśnie. Nie wiadomo, co jest w tym jajku, więc no. A dobra. Ja bym się bardzo cieszyła. Okej, idziemy. A dobra, chcesz jeść. Super. To teraz jak tu? Posuńcie się. Jedz. Mam nadzieję, że dobra. Że nie zrobiłam źle. Dobra. Idziemy.
Resetujemy się. Okej. Proszę. Jest. Super. Znowu tak. Właśnie na takim momencie, słuchajcie, było. Gdzieś. Kiedy się wykluł orangutan. Więc nie wiem, więc oby nie. Oby coś nowego. Najnowszego, co jeszcze nigdy w życiu nie mieliśmy. Oby nie kot, pies i... I czekoladowy pies. Dobra. Proszę, proszę, coś nowego, zamykam oczy. Otwieram. Zgadnijcie, co mi się trafiło. Kolejny osioł. Ja komuś dam tego osła. Ja komuś dam. Kiedyś coś się wymieniłam z kimś za osł. Nie, czekajcie. Wypadł mi? Nie pamiętam kiedy. Ale słuchajcie, no mogłam wydać na coś lepszego. Ja nie będę się opiekować osłem. No ale dobra, już jest ten osioł, to niech będzie. Dobra, masz kanapkę, ty ośle. Masz. Ale jest słodki. Jeju. Pogłaszczam go. Dobra, idziemy do fryzjera. No tak, logika. Dobra, idziemy do fryzjera. Proszę, proszę, proszę ocelota. Ja chcę ocelota. Chodź. Proszę, ja chcę ocelota. Gdzie on jest? Jest tutaj. Proszę, daj mi go! On chyba wie, że chcesz wymieniać. A, dobra. Chcesz iść do fryzjera i równocześnie chcesz iść do szpitala. To po co ty chcesz do tego fryzjera? Pytam się. Ten osioł naprawdę jest nerwiający. Zetnę ci już tu na łyso. Już mnie naprawdę denerwuje, słuchajcie. Teraz to już nie jestem taka zadowolona, jaka wcześniej byłam. I no, mogłam wydać na coś lepszego. No dobra, już idę. No cóż, no mamy powtórkę. O, mamy nożyczki, super. To jest trade donkey. Dobra. Dobra, donkey. Dobra, idziemy, czekajcie. Dobra, widzę, słuchajcie. I napiszmy tu trade. Trade donkey. Proszę, niech ktoś się ze mną wymieni, bo ja nie chcę mieć tego Donkeya. Nie jest fajny. Nie jest fajny. Bardzo się przekonałam. I to jest mój największy żal. W ogóle błąd. Ty chcesz się ze mną wymienić? Proszę. Bierz. Przepraszam cię, Donkeyu. No dobra. Idziemy do szpitala. Z nim. Możesz spokojnie tu być. O. Aha, to dziwnie wygląda. No jestem jeszcze... Pracuję tutaj. Dobra, znajdź sobie kolegów czy coś. O, masz tu orła. Orzeł. Skąd tam orzeł? Hejka. Chcesz... Może... Osiołka? Bo... Mam... Powtórkę. Ale za coś. Chcesz może osiołka, bo mam powtórkę, ale za coś. (Grywa)
Jaki odcinek? Chcesz może osiołka? Nie mam za co. A, ok. Odcinek zobaczysz. Sama. Zobacz. Idziemy z nim. Z nią. Nawet go nie nazwaliśmy. Będzie Dory. 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 Dory nazwijmy go. Ubierzmy go jakoś ładnie. Dory. No dobra. A chcesz być u mnie na jutro odcinek? Nie będę niestety mogła, bo mam szkołę. Szkole. Dobra, widzę. Niestety, wymyślili takie coś jak szkoła, to teraz trzeba płakać. A o 27.07 z tej... Może będę. Dobra, widzę. Odcinek jako lekarz? Nie. Widzowie, skoro ja wam piszę, że zobaczycie. Pewnie. Skoro ja wam piszę, pielęgniarka? Nie. Ja ci nie powiedziałam, żebyś strzelała. Ja ci tylko napisałam, że zobaczysz. Zobaczysz, widzowie. Skoro ja wam piszę, że zobaczycie, jaki jest odcinek, to po co piszecie jaki? Zobaczycie w swoim czasie. Dobra. Pomagam zwierzętom. Kto pomaga zwierzętom? Dobra, ja nie wiem, widzę wam. Nie strzelajcie tu. Dobra. Dobra. Proszę, trejdzik. Mały trejdzik. Dobra. Dam ci mech. Mecha kota dajesz mi? Dajesz mi? Nie, na pewno nie dasz mi. Wiedziałam, chciałam ocelota. Obiekuję się osłem. Tak. Gdzie mój osioł? Wzięłaś mi osioł. Wzięłaś mi osiołka. Dobra, widzę. Ona mi wzięła osiołka. Nie bierzcie mi osiołka. Zgadzam. Zgadłam chyba. Ale tak, zgadłaś. No niestety, no. Słuchajcie, nie udało mi się wytrzymać. Nie udało jej się wytrzymać w tajemnicy. Musiała zobaczyć na moim kanale, gdzie było opiekuję się. I słuchajcie, zgadła, że osłem. No, brawo. Przez to, że zgadłaś, ja mam cię w znajomych? Chyba mam. To słuchaj. Chodź ze mną. Ok. Dobra. Co ci, Julka? Co ci, Julka? Zrobi... Co? Zadzi. Co? Co to jest? Czekaj. Kuki, Julia. Rządzi. A, rządzi. Słodkie. Tak. Dobra.
Widzicie, jak dużo osób mi wysyła te do znajomych zaproszenie? No słuchajcie, no mega sztos. Dobra. Poznałeś osioku tego. Poznałeś nową koleżankę twoją. Koleżankę albo kolegę, nie wiadomo kogo ma. On albo ona. Więc prawdziwe. Ogólnie to tego. Ona mi napisała, że tego. Pa. Ona mi napisała, że top model z widzami może być. Co to też jest fajny pomysł, słuchajcie. Więc idziemy, słuchajcie. I musimy iść tego. W realu muszę kończyć, ale no. Też muszę kończyć, ale no dobra. Najpierw zobaczmy sobie, jak się wybiega nasz osioł. Osiołki są takie uparte zazwyczaj, więc no. Bardziej spędzałam ten dzień systematycznie z orangutanem. Gdyby zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. A, widzę. Widzę, że się wybiega. Chodźmy zobaczyć ten tunel. Tunel. O, jest głodny. Myśli o pizzy. Później śpi. Dobra. Okej, zobaczmy. Jupi! Dobra, widzę. Więc idziemy z nim albo z nią. Bardziej z nią bym powiedziała. Ty, biegaj, ośle. A nie, też chcesz. Czekaj, nie wiedziałam, że ty też chcesz. Chodźmy. Okej, widzę. Więc jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę górę, subki z dzwoneczkiem. No i papatki, widzę. Pa!